MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Zwycięski w końcu, Nathan. Siemanko. Cześć, siemanko. Jak smakuje pierwszy raz smak zwycięstwa? Rekord w końcu 1-2, nie te 0 z przodu. Wiesz co, powiem ci, że opłaca się wygrywać, bo fajne uczucie, to ci powiem. No, lepsze niż seks. Jestem prawicznie, to nie wiem co to jest seks, ale... Nie, dobra, będę... Zaczynamy, jak zawsze, z Nathanem. Nie, będę teraz... Cringe'owo. Tak, chuj, dobra, będę teraz normalny. U ciebie będę pierwszy raz... Bądź normalny. No, tak. Okej, okay, teraz będę normalny u ciebie pierwszy raz. Nathan, mieliśmy się po walce dowiedzieć, kim ty jesteś. To kim ty jesteś? Jestem... No nie no, jak miałem normalnie, nie wiem kim jestem, jestem kurwa sobą po prostu, w końcu wyszedłem z bagna jebanego gówna warszawskiego, jakim był melanż, jak mnie pociągnął. No i w końcu, wiesz co, to też nie była jakaś super walka z mojej strony, po prostu wygrałem, więc to nie zaliczę jako zajebiście udany pojedynek, pomimo że wygrałem w te chyba półtorej minuty, czy tam minuta 50, jakoś nie wiem. Tak, no to po prostu wygrałem, tyle, ręki nie było i nie będzie, bo to mówiłem, nie podam tej ręki, bo to mam do niego... Żal cały czas i nie lubię go, nienawidzę go za to, co zrobił tym dziewczynom i wszystkim, bo to nie były żarty, jak mówiłem, po tej wygranej, więc ręki mu nie podam. Po prostu wygrałem ten pojedynek, zlałem go trochę, widziałem, że nie potrafił się podnieść, ale jakby, kurczę, no ja jestem po prostu gościem, który w końcu wyszedł z bagna, który chce udowodnić ludziom, że da się ze wszystkiego wyjść i sport jest lekarstwem na wszystko. Nathan, powiedz mi, ten pojedynek zaczął się bardzo dziwnie. Powiem ci szczerze, przez pierwszą minutę działo się tak dużo rzeczy, że ja myślałem, że już minęła, nie wiem, druga runda. Może przez to oko, żeby była ta przerwa. Przez to oko, ale i on widać było, miał plan okopać ci nogę. I był taki komiczny moment, gdzie on cię ciągle kopał, a ty tylko ciągle broniłeś. Tak, pomyślałem, że nie będę w niego wjeżdżał, że wiesz, blok, wjazd, a uczęść tego wszystkiego. Przepraszam, dzwoni telefon. Ludzie nie rozumieją, że nie mogę czasem odebrać, nie jak... No pewnie nie wiedzą. Wiem, przepraszam. Ja tak po prostu jestem podekscytowany. No stwierdziłem, że po prostu będę blokował, bo widziałem, że cały czas kopał, nie? Aż się nadzieje po prostu zrobi sobie krzywdę. Na kolano czy Tak. I udało się, czułem. Ja nie czuję kolana, ale czułem, że on poczuł. Widziałem po jego reakcji. Bo jakbym wjechał, może bym nie trafił, coś by się stało, tak pomyślałem, okopię się, bo on za bardzo nie myśli, jak to robił. No i będę miał o wiele większą przewagę, bo już widziałem, jak chodził na tą nogę. Że już wiem, że nogę ma wykluczoną lub może mu nawet tą nogę zajebać mocno. Odczuwałeś te jego ciosy, czy nie? Wiesz co? Po prostu czułem, że coś nie trafiło. Bardziej ten cios odczułem na konferencji. Czułem, że coś nie trafiło. No, tam była mocna lufa. Tak, zostałem chyba tutaj raz, nie? I właśnie przejdźmy do tego. Stary, jak ja widziałem powtórki z tego palca w oko, no bardzo mocno źle to wyglądało. Oko, tak, bardzo źle to wyglądało, trzeba to przyznać. Cześć, Ola Kot! Przepraszam, bo Ola Kot to ma idolka. Ona jest twoją idolą. Tak, moja babcia ją zna, moja mama, SK TV, tam co się słucha, uwielbiam to. Ale zebrałeś propsy, słuchaj. Tak, Nathan, ty straciłeś na chwilę wzrok, czy tak, nie? Tak. Teraz ci nie powiem, które to oko, bo nie... No lewe. Lewe, to. Straciłem na chwilę wzrok i kurwa, no mówię, że przyszła ta pani, mnie sprawdziła, nie? Bo byłem w emocjach i widziałem już, ona powiedziała, czy widzisz? To może być nieodpowiedzialne. Serio, kurwa, nie widziałem na to oko. Delikatnie tak, kurwa, za mgłą, tak, kurwa, jakbyś tak przymknął oko, ledwo miał otwarte, ledwo, kurwa, widziałem, widzisz, a mówię, no lekko za mgłą, ale mogę walczyć, walczę, bo ja wiedziałem, kurwa, że to wygram i nie będę przez takie coś, kurwa, przegrywał. Mi się wydaje, że on specjalnie tego palucha włożył. Nie, więc to myślę, że to było w ferworze walki, tak, okay. bo on chyba tam sobie dystansował, to chyba też... Mówił pan sędzia, że nie można tak dystansować. Nie można, to się zdarza też na najwyższym poziomie czasami ta otwarta ręka, ale to jest niedozwolone. Miałeś taki moment, powiedziałeś, kurde, teraz ten pojedynek może się, może pójść na jego szale, bo to oko nie. Może się zamknąć? Nie, jak nie wypisał do walki, wiedziałem, że wygram. Byłem pewny siebie, wiesz dlaczego? Bo przerobiłem kurwa materiał, trenowałem, więc byłem pewny siebie. Jedynie o co się bałem, że mnie stres zeżre, że to jest ta trzecia walka. Ale nasz kurwa, pochodziłem po tym oktagonie troszeczkę, to już nie czułem tego stresu. Zobaczyłem, że jest słabszy o wiele, no mogę tak chyba powiedzieć, był słabszy, nie? No przegrał z tobą, no to jasne, że tak. Był słabszy, zobaczyłem te jego uderzenia, że nie robiły na mnie wrażenia, no to ten. Słyszałem narożnik, co miałem robić mniej więcej, trochę nie rozumiałem, co, ale słyszałem narożnik, wiedziałem, co mam robić i no robiłem to mniej więcej i się udało. Jestem zadowolony, że kurwa ten comeback robię. Co powiedziałeś do włodarzy, bo widziałem, że podszedłeś do nich i coś powiedziałeś. Mówiłem kurwa, że się odrobię. W sensie, wiesz, to ja taki kontrakt podpisałem z 0-2 i obojętnie jakby się skończył, mi powiedzieli, że będzie fajny kontrakt. No ale to jest dla mnie, wiesz, fajne, że wygrałem po prostu. I wydaje mi się, że Voxel mówił, że hejter cię popyka, coś tam. Gola powiedział, że hejter też coś tam na jakimś tym powiedział. No i tak w ferworze, ja ich lubię, wiesz, my się lubimy z włodarzami. Tam na imprezkach, nie tylko imprezkach się lubimy, więc to nie było takie, wiesz, żeby dogadać, tylko po prostu tak ze szczęścia. Mówiłem, kurwa, że się odrobisz, coś w tym stylu powiedziałem.
Słuchaj, co teraz? Jest kilku tych przeciwników. Na jakąś galę w tym roku. Jeden mi odpadł, mam jednego, miałem mieć dwóch. Czy będę miał dwóch, to nie wiem. No i kurczę, co mogę ci powiedzieć? Walka z Szeligą być może? W tym następnym roku mam nadzieję, że tak. Ja się troszkę odrobię. Wiesz co, teraz przyjąłem kurwa nogę, Tomek, mi kopał lekko. No stary, teraz wszystko puszcza, adrenalina, no, emocje, także wiesz. Nie bardzo, ale delikatnie poczułem. Fajnie, że stopy mnie bolą, zawsze walka mnie stopy bolały, kciuki mnie bolały, ten prawy kciuk mnie lekko boli. Lepiej jak się bolą stopy teraz, a nie od melanżu. Tak, nie idę w melanż dzisiaj, ale... nie piję nawet. Obiecałem sobie, powiem ci, że to było... Tak zawsze lubię sobie dać obietnicę, ja nie mam taką motywacji, że powiedziałem, że jak wygram, to przed czasem nie piję kurwa dzisiaj alkoholu, nawet łyczka, ani nic. No i wygrałem. No i dobrze. Obiecałem sobie... Więc kurwa przeżegnałem się nawet i wiesz co obiecałem nawet, że jak kurwa wygram w pierwszej rundzie, bo ja kiedyś byłem religijny, przestałem być religijny, tam bez kościoła, że będę kurwa znów wrócę do kościoła, do wszystkiego, uwierzyłem, to może być głupie dla niektórych, ale uwierzyłem w to i chodzę kurwa do kościoła teraz, to nie No to nie jest głupie stary, wiesz, ja też jestem osobą wierzącą, także... No, znaczy tak, wiesz, tak może być głupie, bo się wstydzę mówić o takich rzeczach po prostu, więc dla mnie to może się wydać głupie, ale obiecałem sobie i tak zrobię tak jak obiecałem, może nie w tą niedzielę. No. Ale od następnej zacznę chodzić, no bo teraz po prostu wiesz, nie mam jakby siły, wrócę po nocy w domu, albo zobaczymy. To jest tak jak z najpopularniejszą dietą, dieta od jutra to ty od za tydzień. Szeliga, Marcin Malczyński, to są te osoby, z którymi być może się zmierzysz? Marcin Malczyński, nie chcę chyba z nim walki za bardzo, bo dlaczego? Jest osobą, która by mnie interesowała pod tym względem, że szuka na siłę tej walki, nie chcą go po prostu dać innej walki, nie jest interesujący za bardzo, niech sobie nagrywa filmy na YouTubie na mnie cały czas, manipuluje faktami, mam go gdzieś, mam wiele innych fajnych medialnych przeciwników, a nie muszę kogoś wskrzeszać. Medialnych, czyli nazwiska głośne będą? Głośne nazwiska, bardzo głośne nazwiska będą na pewno, jedno bardzo głośne nazwisko i jedno, które nie jest we Fake Fight. Tak głośne, nazwisko debiutant. Wow. Konflikty też głośne, czy nie? Jeden konflikt głośny z jego strony, bo nigdy nie odpowiadałem, a jeden bezkonfliktowy. Ale po prostu fajne będzie show na konferencjach. No ale też, nie spinające się. Ty bo jesteś się też Nathan Marcoń, czyli konflikt pierwszy zawsze raz? Zrobić. No tak, ale nie, z nim nie chcę, bo go lubię. Pierwszy tak? raz mam walkę z kimś, kogo lubię. Aha. No to ciekawie. Dobra, słuchaj, nie zatrzymuję. Gratulacje, poczułeś, niektórzy czują smak wakacji, ty poczułeś smak zwycięstwa. Tak. Także... No i bez melanżu. Brawo, tak. Bez melanżu. Porażkę mogłem zapić, ale zwycięstwo nie będę pił. Dziękuję.